czemu Nurek pływa z nożem? A przynajmniej zazwyczaj. Bo jest takie zagrożenie dla Nurka, że może się zaplątać. I może się zaplątać w jakąś linę, a częściej jeszcze w sieć. Czasami jakiś rybak zarzuci sieć, Nurek tego nie zauważy i się zaplącze. A czasami jakaś resztka sieci jest i zaplącze się w sprzęt. Trudno jest się wydostać Nurkowi, jeśli nie ma noża. Nawet jeśli Nurkowie zawsze pływają po dwóch i drugi towarzysz może mu pomóc, to bez noża będzie trudno. Po prostu trudno w tym sprzęcie. A zostać pod wodą, kiedy kończy się powietrze, się nie da. Dlatego potrzebny jest nóż. I nam w życiu duchowym potrzebny jest nóż. Bo są takie sieci. Ja tutaj nie chcę mówić teraz o grzechu. O grzechu jest inny odcinek. O pokusach. Chcę mówić o takich sytuacjach, które nam nie dają płynąć dalej. Bo może ty już dawno myślałeś o tym, żeby wejść głębiej w życie duchowe, a twoi znajomi są taką siecią, że cię wyśmieją, jeśli pojedziesz na rekolekcje ignacjańskie. I to jest taka sieć, że ty nie zdecydujesz się płynąć dalej. I to życie duchowe w tobie umrze. Albo masz powołanie do zakonu, jestem zakonnicą, tak się czasem dzieje. A twoja rodzina, no cóż, no nie ma tego powołania, ma inne powołanie, nie rozumie twojego. I nie chce, żebyś szła, żebyś szedł do zakonu, na księdza, jakkolwiek. I też jest siecią, która ciebie trzyma. Ja ci życzę, żebyś miał taki nóż, najlepiej Słowo Boże, które nie chodzi o niszczenie relacji, które są dobre i piękne, tylko odcinanie więzów, które tobie nie pozwalają iść dalej. Bo żaden rodzic nie ma na myśli tego, że ty nie masz iść dalej w swojej drodze, bo on ci życzy szczęścia gdzieś ostatecznie. Żaden prawdziwy przyjaciel nie zatrzyma cię przed twoim rozwojem, tylko inaczej go rozumie. Więc niech Słowo Boże pokazuje ci te sytuacje, kiedy trzeba zostawiać różne sieci. Pamiętasz pewnie apostołów, sięgnij sobie do tej Ewangelii, kiedy zostawili ojca i sieci i poszli za Jezusem. I jeśli Jezus cię do czegoś wzywa, a jakaś sieć cię trzyma, jakakolwiek, dziewczyna, chłopak, mama, tata, koledzy, przyjaciele, znajomi, nie wiem kto jeszcze, to sięgaj do tego słowa. No i płyń dalej.